Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Kingdom Come Deliverance. Poprzednim razem rozpoczęliśmy zadanie królewskie Srebro w Skalicy, polegające na ogarnięciu tematu ze znajdującymi się tutaj kopalniami srebra. Pierwszy szyb udało się już odnaleźć, dzisiaj ruszamy dalej. Znajdujemy się mniej więcej w tym miejscu. Podjedziemy sobie w takim razie troszkę na północ, aby skontrolować znacznik B i związane z nim wodociągi. Ten zacny jegomość, który stoi tutaj przede mną, to górnik, który zdecydował się ochraniać królewskie kopalnie przed ewentualnymi najazdami bandytów. Bardzo honorowo z jego strony. No dobrze, a my musimy znaleźć ten duży zbiornik wody i pojechać ścieżką w lewo. Dobra, to jest ta droga, która się rozwidla. I ten znacznik B, choć w tym momencie go nie widać, powinien być gdzieś tutaj. Dobra, zobaczmy, jak to wygląda. To jest ta kładka. No, chyba, że powinienem wjechać tam bardziej od środka. Dobra, jest już znacznik. I faktycznie wydaje się, że to jest bardziej od tej strony. This doesn't look too bad. I guess those bastards didn't want to get soaked. Ok, Henryk stwierdził, że nie wygląda tragicznie. Seems they had a good go at wrecking this, but it's still standing. No proszę, i nawet się skrzynka ostała, czyżby kumani nie potrafili otwierać? Łopata, pochodnia i węgiel. Ok, system nawadniający, jak stwierdził Henryk, jest w miarę w dobrym stanie. Co oczywiście z punktu widzenia przyszłościowego ponownego uruchomienia kopalni, to dobra informacja. A my możemy ruszać dalej. Znacznik C pojawił się po tym, jak dotarliśmy do pierwszego szybu kopalni. Z kontroli, w jakim stanie są chodniki kopalniane. No to pewnie będzie zakładało zejście pod ziemię. Sprawdź, jak przebiega praca na składowisku rudy. Natomiast my w tym zadaniu mamy trochę więcej jeszcze rzeczy do zrobienia, bo mamy tak, sprawdź urządzenia w kopalni. Możliwe, że to będzie powiązane ze znacznikiem C, bo jeżeli już będziemy musieli zejść pod ziemię, no to tak bym się spodziewał. Kontroluj, w jakim stanie są szyby i to podobnie jak punkt wyżej. Więc wydaje się rozsądnym chyba teraz pojechać na znacznik A, a na samym końcu zrobimy sobie C. W takim razie wyjedziemy do głównej ścieżki i odbijamy w prawo. O kurio. Wiedziałem. A to jakieś wsiury tutaj biegną na mnie. Jeden tylko?
Co za dziady? Recelek ma, to poproszę. Kurzone rękawicze. Rękawice, coś tam warte. Ta ciemna, solidna przeszywanica, nie będę tego brał, bo mimo, że ona jest 94, prawie 5, warta, to ona jest zniszczona. Więc ja jej nie sprzedam za jakiś konkretny pieniądz. Czy on tu walczył jakimś... jakąś kierą drwala. Ale tą babę mam ochotę ukatrupić, powiem szczerze. Ale powolutku, w razie gdyby ktoś jeszcze się tutaj plątał. Widziałem kątem oka, jak odjeżdżałem, że ona uciekła. Więc nie spodziewam się, że jestem w stanie ją tutaj znaleźć. Ale jeszcze po tak długim czasie próbują tutaj kogoś skroić. No niebywałe. No ale fajny motyw. Uciekła w te pędy, a nie ma się co dziwić. Dobra, a my dojeżdżamy do głównej ścieżki i odbijamy w prawo. Zamek w skalicy, jak widać, totalnie zniszczony. Tylko zerknijmy, czy ja dobrze jadę, ale chyba tak. Jedziemy w stronę domu Johanki, zdaje się, chyba ona tam mieszkała. I jedziemy skontrolować rudę. No tutaj może wydarzyć się wszystko tak naprawdę, bo tak jak mówiłem, w poprzednim odcinku, ja jeszcze pamiętam, jak byliśmy tutaj ostatnim razem, to tutaj kręcili się bandyci. Ok, możemy przejechać na drugą stronę, więc pytanie, czy warto? Chyba tędy też będziemy mogli wjechać. No więc teraz pytanie jest takie, czy bandyci nadal tutaj są? Czy już się wynieśli? Faktycznie coś tutaj z tą rudą się dzieje. Okej, dymek wydobywa się z komina, więc ktoś tutaj jest. No, miejscówka dobra. To jest na pewno to miejsce. Looks like they smashed things up nicely. Okej, słychać już bardzo delikatnie, nie wiem na ile wy to słyszycie, kogoś tam w oddali. Widzę też tam, zdaje się, przynajmniej jednego typa siedzącego przy domku. Mam teraz pytanie, kto to jest? I jakie ma zamiary? No i drugie pytanie. Jest takie, ilu ich tutaj finalnie może być? O, dwóch typów siedzi. Trzeciego widzę z prawej strony i powiem szczerze, że wydaje mi się, że to są bandyci. Bo z tego, co kojarzę, to wyglądają dokładnie tak samo, jak wcześniej ich zapamiętałem. No i niestety dobrze doposażeni. No dobra, no to tutaj bez wątpienia będzie trzeba łyknąć sobie zbawiennego sznapsa, żebyśmy nie musieli powtarzać wszystkiego tego, co już zrobiliśmy. No i cóż, trzeba będzie próbować. Najlepszą opcją dla mnie, jak zwykle zresztą, jest wyciąganie ich po kolei.
żeby zawalczyć najlepiej z jednym, maksymalnie z dwoma przeciwnikami jednocześnie. A już w ogóle cudownie byłoby próbować ich zamordować po cichu. Okej, tędy nie przejdę. Ciekawe, czy byłbym w stanie wskoczyć na dach, czym rasowy Assassin's Creed i z łuku strzelać z dachu. Totalnie to nie pasuje do Kingdoma, ale kto wie. Dobra, dwóch poszło trochę bardziej na lewo. Kurde, no nie wiem, kto to jest, ale chyba bandyci. Bandyta, okej. Kurde, i wiecie co jest najlepsze, że Teresa bez problemu ich tutaj ogarniała tym sztyletem, ale dla mnie to jest poza zasięgiem. Dobra, mamy wypitego sznapsa, więc możemy próbować. Idzie już kolejny, kurde. Strzelają do mnie z łuku, trzech typów walczy. U kolejnych dwóch. Czyli mamy pięciu typów i łucznika. No to powiem szczerze, że będzie bardzo trudno ogarnąć ten teren. Trzeba będzie bez wątpienia zrobić to sposobem. Lepiej z daleka, może łukiem. W ostateczności w nocy. Problem na pewno jest taki, że oni są silniejsi ode mnie. I nie ma żadnego problemu, żeby on się wywinął przed moim atakiem sztyletem z ukrycia. Bo jestem w stanie się do niego podkraść od tyłu, ale nie jestem w stanie go zabić. Pytanie, czy jestem w stanie go na przykład znokautować. Kurde, no nie wiem. Spróbujmy. No dobra. Znokautować się udało. Czyli mógłbym to robić na takiej zasadzie. No chyba, że to był przypadek. Taka opcja też jest możliwa. Niemniej nie ma to większego znaczenia, wydaje mi się, w tym momencie. Nie ma znaczenia, dlatego że typ leży i to jest najważniejsze. Natomiast powiedziałem, że to mógł być przypadek, dlatego że równie dobrze, gdybym teraz spróbował go dźgnąć, to może i też by się udało, kto wie. Jeden typ przybiegł stąd, więc jest duże prawdopodobieństwo, że tutaj mamy kolejnego przeciwnika. No nic, możemy trzymać się takiego schematu, że będę starał się ich nokautować i zabijać, jak będą mnie przytomni. Zawsze jako alternatywa, jak już nie będzie dało się totalnie nic z nimi zrobić, czy to w ten sposób, jak robię to teraz, czy w inny, no to poczekamy po prostu do nocy i spróbujemy wykonać to w nocy. Wtedy część przeciwników będzie spała. Przyszedł tutaj typ, kuca przy zwłokach w tym momencie. No, wyciągnął broń i jest w stanie
zaalarmowania w tym momencie. Zobaczmy, czy poszczelamy coś z łuku. Za bardzo na prawo. O kurde, a tu już z tyłu już mam kogoś. To ja bardzo przepraszam. Kurde, dostał, ale nie zareagował. Chyba w tarczę dostaje i generalnie gówno to robi. Ty dziadu ty. Zdychaj. O Jezu, ale mnie zdenerwował teraz. Ale że oni są twardzi, to jest... W głowie się nie mieści. Ileż on strzał przyjął na siebie. Dobra. Ten idzie na luzaku, ja natomiast jestem trochę ranny. Więc bez wątpienia muszę tutaj przyjąć odwar z nagietków. No i tak się zastanawiam, czy jeden. 61 punktów życia mam teraz. Ja też zdecydowanie za mało, bo wręcz w ogóle bym powiedział. Nie korzystam z tych wszystkich eliksirów. A wydaje się, że może i dobrze by było coś tutaj pokorzystać, szczególnie przy takich cięższych walkach. Podnosi siłę i sprawia, że człowiek jest żądny krwi. Przez 2 minuty znacznie wzrosną obrażenia, które zadasz wrogom w walce białą bronią, ale równocześnie twoja obrona nieco osłabnie. No, można by korzystać, myślę, z takich dobrodziejstw jak eliksir krzepy. Zdrowie wzrośnie o 100 punktów, a kat zniknie. Likwiduje skutki odwaru z nagietków. No, takie coś na przykład też by można było do walki łyknąć. No dobra. Dwóch mamy zabitych. Naliczyłem 5 bądź 6. Jeden idzie tutaj w stronę tego ciała. Dobra. Au! Już mnie wychwycił. Przez krzaki mnie trafia. Co jest? Nie mam tarczy w ręce. Sprawdźmy, dlaczego. Ja chcę brać tego dziada. Chciałem go dobić ciosem miłosierdzia, ale indykator zniknął. No dobra. Kurde, masakra jakaś po prostu tu się odbywa dzisiaj. Trzeci typ nie żyje. On tutaj ma jakiś ciekawy miecz. Pojedynkowicz, to jest ten miecz, którego, na który ostatnio nie było nas stać, a który miał lepsze statystyki od łaski boskiej. To ja bardzo poproszę. Okej, co tu masz?
Łuk sobie weźmiemy, pierścionek też. To jest zniszczone, to nie biorę. Pieniądze poproszę. Raniąca strzała, to ładnie. Pitna woda, a co pitna woda w zasadzie daje? Zdrowie. Okej, weźmiemy, czemu nie? Stare buty. No dobra. Poznaje się w biedzie, rozpoczęto zadanie. Sprawdź, jak Frycek i Mateusz sobie radzą, okej. Ja najpierw chciałbym ujść z życiem, przepraszam, zanim będę sprawdzał cokolwiek, co u Frycka, bo aktualnie mniej mnie to interesuje. Mamy 8 odwarów z nagietków, więc sobie łykniemy. Musimy doprowadzić się do ładu, zanim wrócimy tam walczyć. Zapada zmrok, więc dobrze. Myślę, że wykorzystamy ten element. Oj, powiem wam, kurde, no, ciężko. Ciężko. Okej, zobaczmy sobie ten miecz. No jest lepszy, jest, no elegancko. Co prawda jest podniszczony. 53, dobra. No ale chyba i tak będzie lepszy, nawet jak jest podniszczony. Rozsądnie pewnie byłoby zapisać. Taktyka zadziałała w 100% dobrze, dokładnie tak jak mówiłem. To jest najlepsza opcja, żeby spróbować wywabić typów. Wyszło w zasadzie tylko trzech. O, tutaj mamy kolejnego. No i też byłoby dobrze, gdyby on przyszedł do nas. Nie mam strzału. Okej, czym byśmy tu mogli powalczyć? Jak będzie blisko, to moglibyśmy przełączyć się na tą lepszą strzałę. A na razie chyba będziemy walczyli jakimiś gównianymi, no bo co? Czy ja go stąd trafię? Raczej nie sądzę. Bo dosyć daleko jest. Za bardzo na lewo. Teraz nad nim. Okej. Został w łepetynę. Dobra, jest blisko, to ja bym się chyba teraz przełączył. Dzień dobry. No i elegancko. Miecz mistrza Łowickiego. No ja poproszę. Dekorowany srebrny kielich, to zawsze warto wziąć. Pieniądze, strzała. Oni są świetnie przygotowani. Kurde, każdy ma wodę. No dobra, całkiem nieźle. Ja jestem trochę przeciążony, więc musiałbym coś zrzucić na konia. Wyrzućmy łaskę boską. To wyrzućmy. Strzała przygotowana. Kurde, ich zostało teoretycznie chyba dwóch. Do tego moglibyśmy się spokojnie podkraść od tyłu, ale musielibyśmy pójść z drugiej strony. No i też pytanie, gdzie jest drugi?
żebym ja tutaj przez przypadek za chwilę na niego nie wylazł. Dobra, drugi idzie tam. No, czyli całkiem nieźle. Wydaje się, że mogłoby się to udać pod warunkiem, że on mnie zaraz tutaj nie zauważy, bo ja już tutaj głębiej nie wejdę za ten budynek. O, to pięknie. Nic się nie dzieje. Co tu się miałoby dziać? Panie! What's the matter? Come on! Dobra, trzeba się ulotnić. Jest jeszcze jeden, czyli trzech zostało. Kurde, to niedobrze. You're dead. Alright, you win. I surrender. A, mogłem w tego strzelać. Ale się złożył od jednej strzały. Ależ to są dziady. No to tutaj albo on był już lekko ranny, albo miałem ogromnego farta. No dobra, to by oznaczało, że został ostatni wewnątrz. No mocno tutaj zaryzykowałem teraz. Powiem szczerze, gdybym zginął, to byłby straszny ból tyłka. Ale żyje. Co on tu ma? Kirys, kurde, brudne to wszystko, ale całkiem niezniszczone. Dobra, bierzemy. Nie mam zielonego pojęcia, czy nasz konik to udźwignie, ale tym będę martwił się za chwilę. No ładnie, wyposażony, ładnie. I teraz czujecie kuriozą sytuację, gdy zapada zmrok, wszyscy kompanii tego ostatniego bandyty, który został w obozie, nie żyją, a on sobie pójdzie legitnie spać. Okej, pieniądze. A dalej już nie biorę, bo mamy mnóstwo. Ale on tutaj ma jakieś gacie dosyć sporo warte. Dawaj spodnie. Dobra. Mocno jestem przeciążony, więc spróbujmy to zrzucić na konika. Tak, zanim zrzucę, to jeszcze tak zerknę szybko, czy nie ma tutaj przypadkiem czegoś lepszego niż aktualnie używam. Ale chyba nie. No proszę. Za rękawia. No tak, tylko ja bym musiał sprawdzić, bo ja mam te... A nie, ja mam te za rękawia. A to chyba jest... podbijane za rękawia, to one są chyba takie dzielone. No ale lepsze według statystyki, niech będzie. O, pierścień. No to trochę pieniędzy wpadnie, jak zaczniemy to wszystko sprzedawać. Ja jestem w tym momencie odciążony, więc elegancko. Jestem nawet ranny, jak to wygląda? Zdrowie 95. To całkiem ładnie bym powiedział. Znowu ta tarcza gdzieś się zapodziała. A nie, okej, tarcza. Tarcza w ręce, nie zauważyłem. Dobra, został ostatni. On się wydaje najmniej dobrze doposażony, tak na pierwszy rzut oka. Ale nigdy nie wiadomo. Jaką ja mam strzałę w tym momencie? Dobrze by było mieć przygotowaną. Żadnej nie mam. Dobrze by było mieć przygotowaną jakąś taką... w miarę dobrą, gdybym musiał się ratować łukiem.
on właśnie tam poszedł spać? Wyglądało, jakby się położył, albo przynajmniej usiadł przy ognisku. Dobra. No, jednak nie. You're in the wrong place at the wrong time. Way up. Just. Is that all? Yeah. Zero litości dla tych dziadów. No dobra. Ostatni padł, więc mamy ogarnięte. Ależ to było stresujące. Odwar z negietków poproszę. I co ty tutaj masz, kolego, ciekawego? To bierzemy. To jest podniszczone, to nie chcę. I tanie wino. No dobrze. I zaraz się okaże, że to w ogóle nie ta miejscówka, chociaż chyba nie, bo ten znacznik już tutaj widać. Natomiast ja jestem znowu przeciążony, więc wywalamy. Czy to już był ostatni dziad jeden? Kurde, mam nadzieję. This isn't surprisingly good condition. Ja mam sprawdzić, jak przebiega praca w składowaniu rudy. No co wy tu mi gadacie? Jak tu przecież w tym momencie bandyty jeszcze przed chwilą funkcjonowały. Jakaś masakra. No dobrze. My sobie ogarniemy pochodnie. No dobrze. Zapadł w zasadzie już całkowity zmrok, więc my zostaniemy na tej miejscówce. Ja mam nadzieję tylko, że oni tutaj sobie zdążyli już ogarnąć jakieś fajne miejsce do spania, którego i my będziemy mogli skorzystać. No tak bym się spodziewał, skoro stacjonowali tutaj. Eleganckie leżanki. Proszę. W takim razie dobranoc. Pozostaje nam w takim razie do ogarnięcia reszta tych szybów kopalnianych. Ja już zdążyłem je zwiedzić w poprzednim odcinku. Trochę niepotrzebnie. No, ale będziemy musieli ocenić, w jakim są stanie, żebyśmy mogli zdać pełny raport. Nad ranem trzeba będzie pochylić się nad strawą. W tym momencie 35. Ale jakieś chleby tam po drodze wpadły, więc raczej nie powinno być problemu. Okej, kolejny piękny dzień. No. Suszone mięso mamy, ten smalec. No to trzeba to jeść, bo to się zepsuje. Ale zacznijmy od chlebka. Precelek. Salami. No, odżywczość fajnie, ale energia spada trochę. Dobra, zerknijmy na mapę. Tutaj wszystko, w takim razie wracamy na tą stronę, aby skontrolować, w jakim stanie są chodniki kopalniane. Zobaczmy, w jaki sposób najszybciej będzie tam dojechać. Chyba wyjedziemy
tą ścieżką, którą przyjechaliśmy. W razie z tej strony. No, też nie, nie z tej strony. Poprzednia wizyta w tym miejscu zakończyła się tym, że ja odpuściłem tych bandytów. No i kurde, bardzo dobrze. Zwróćcie tylko uwagę, że przyjechaliśmy, no wydaje mi się, znaczny czas później, czyli teoretycznie nasza postać jest lepiej przygotowana do walki z tymi bandytami. Ale sześciu? Nie wiem, sześciu albo siedmiu ich było. To uważam, że całkiem spora ilość przeciwników. Jak na jeden pojedynek. No dobra. My chyba powinniśmy pojechać tędy. Ale zerknijmy dobrze na mapę. Okay, przejechaliśmy tutaj, dojedziemy do tego rozwidlenia i powinniśmy piąć się, generalnie powinniśmy piąć się cały czas do góry. Nasz cel jest gdzieś tam. Kolejna jaskinia, ale ja nie będę już tutaj wchodził do środka. W sensie nie będziemy badali przestrzeni, która nie jest wskazana indykatorem. Żebyśmy przypadkiem nie musieli się tutaj wracać. Sporo jest tutaj tych miejscówek. Tutaj chyba już byliśmy. Chyba trzeba będzie pojechać dalej, bo tędy nie podjadę. Wydaje się, że to jest chyba gdzieś tutaj. No w każdym razie, patrząc na samą mapę, widzimy, że jest mnóstwo tutaj tych domków. No cóż to za znacz mi się tutaj pojawił? O, już chyba wiem. Aha, nie, to jest Frycek i Mateusz. Fledeczko. No tak, bo ten młyn, myśmy załatwiali tą robotę przez Teresę, ale to nie dotyczyło bezpośrednio młyna obok Ratajów. A właśnie tego w Ledeczko. I bardzo dobrze się składa, bo my do Ledeczko i tak będziemy chcieli pojechać. Z racji naszego szarlatana. No dobra, i powiem wam szczerze, że teraz będzie bardzo ciężko ogarnąć się dokładnie, który to domek, żeby określić przede wszystkim naszą pozycję. Tutaj z prawej widać jakieś namioty. Obóz. A cóż to za obóz?
Jakaś kobieta siedzi. Dzień dobry. Górnik. Mother of God, you look like you've been assaulted. No bo mnie napadli, kurde, i to nie jeden. Gdzie jest twój mąż? What's a woman doing here with all these men? Why shouldn't I be? I'm as scared to stick my nose outside as any man. You could all take refuge in Sasau or Ratoy. And what if something happens to us along the way? What if we run into a pack of cutthroats? What then? But that could... Besides, the rest of them will have to come back here eventually. The mines can't stand idle forever. We'll make do here until then. Where's your husband? What do you want of him? I want to ask him what's going on here. Well, then you'd best start praying. He got killed when they stormed Scarlet's. Oh, I'm very sorry. So am I. He was a good man. So you'll have to make do with asking me. What's been happening here? Apart from us losing everything, living in fear of sticking our noses outside and waiting for folk to come back again. Yes? Nothing. So why didn't you say that straight away? Why should I? You bluff your way in here and start asking questions like you own the place, and it never crosses your mind you might not be welcome. But I'm only... Only what? W sumie prawda, nie? W sumie prawdę powiedziała. Z drugiej strony, z punktu widzenia średniowiecza, no taka... Chłopka gadająca do no, bądź co, bądź rycerza. Może nie jesteśmy oficjalnie tytułowani, ale no jesteśmy rycerzem. No to by nie przeszło, ale ja uważam, że ma sporo racji, no bo to tak działa, nie? Wchodzimy i pytamy jak do siebie. I'm sorry, I didn't mean it like that. Well, perhaps you didn't. But nothing ever happens here. If anyone hears anything, we run and hide like rabbits. And otherwise, we just sit on our asses. What are you doing here? Why are you so interested? Sir Radzig sent me here to look around. Radzig, eh? Well, what do you know? And you're going to take a look at the mine, or are you looking for people? Well, Master Feyfar asked me to look the place over. Master my ass. A dolt, that's what he is. They leave the folk here, and no one so much as comes to check on them. But when it comes to silver, they send their men at once. Well, he probably assumed everyone was killed, or they'd fled. Lovely thought, that is. A few of them did die, mind, waiting for someone to turn up. A, babka twardo stojąca na ziemi. To niczyja wina. No, kurde, ciężko, nie? To nie w porządku tak osądzać, ale no to też dużo prawdy jest w tym zdaniu, uważam, bo to łatwo jest teraz tak siedzieć i osądzać, a jak to wszystko wyglądało, jaki był chaos, to dobrze wiemy. It's not that straightforward. Our people are scattered all over, some without food or shelter. And Sir Radzig is doing his best to take care of them. But no one takes care of us. We have to take care of ourselves. That's because no one knew about you. How could they, when you're so well hidden? It's as if you didn't want anyone to find you. But you found us. Because I set out to leave no stone unturned here. Otherwise, I might have missed you too. Good luck then. Ale bądź co bądź piękny widok na zniszczoną skalicę. No faktycznie. Skrzętnie się tutaj ukryli. Kurde, więcej ich tutaj jest. No dobra, no ale my nie będziemy chyba im przeszkadzać jakoś specjalnie. Nie mamy w zasadzie tutaj interesu do nich. Natomiast to, co jest na pewno na plus, to to, że mamy znacznik obozu, który jest w zasadzie w tym miejscu, w którym być powinniśmy. Więc gdzieś tutaj jest zejście do tego szybu. No, to pytanie gdzie, bo indykator jeszcze się nie pojawił.
No, miejscówka jest na pewno dobra, bo jest indykator obozu. Kontroluj, w jakim stanie są chodniki kopalniane. No dobra, spróbujmy znaleźć te chodniki kopalniane, ale to bym się spodziewał, że to będzie gdzieś pod ziemią. Okej, tutaj nie ma żadnego zejścia. Może powinniśmy pogadać jeszcze z tymi górnikami. Huh? Why are you waking me? Go away. No i się zirytował. No, śpią i nie będą chcieli z nami gadać. Skrzynka otwarta, ale ja nie będę otwierał, żeby przypadkiem nie posądzili mnie, że chcę kraść. No dobrze, no ale jak nie ma tych chodników kopalnianych, tak nie ma. No to bardzo ciekawe. Miejsce jest na pewno dobre, bo nie spodziewałbym się, że dotarliśmy do obozu aż tutaj. Interakcja pojawi się, jak będę bardzo blisko. To oczywiście utrudnia znalezienie tego właściwego miejsca. No, bardzo ciekawe. Dobra, ktoś się obudził. I'm honored that a knight such as you takes an interest in me. What are you doing here? What do you mean? Why are you lurking round here instead of going home? We are home. We live here. But Sir Radzig led all the survivors away from here. And those who lived around the castle, maybe. But the mine shafts here are packed with dead bodies. Why are you here? Maybe because we've got nowhere else to go. Some of your neighbors are in Rattai. And are they doing well there? They're getting by. We get by here, so why go and rely on the charity of strangers? No, zdecydowanie nie. Woleli zostać tu i żyć po swojemu niż żebrać. Good luck to you. Okej, ale wydaje mi się, że oni jakoś specjalnie mocno nam nie pomogą w kwestii odnalezienia tego punktu, który nas interesuje. No powiem szczerze, że nie mam pomysłu. Gdzie to może być? Miejscówka jest na pewno dobra. Niby mamy tutaj obszar. No też pytanie, czy przypadkiem właśnie nie jest to pod ziemią? Teoretycznie tutaj jest jakieś wejście, ale to chyba nie jest takie normalne wejście, tylko raczej te od góry, a już wcześniej je spotkaliśmy i nie dało się z niego skorzystać. No, tutaj bez wątpienia jest wejście do szybu kopalnianego, ale ja nie mogę w żaden sposób z niego skorzystać. Nie ma drabiny, a skakanie na
Łeb raczej mija się z celem. Ale trzeba przyznać, że oni bardzo fajnie się tutaj zorganizowali. Rośnie mała społeczność. No dobrze, nie udało się znaleźć tego szybu w tym odcinku, to trudno, poszukamy w następnym. No wydaje mi się, że taką w miarę dobrą opcją jest spróbować jednak szukać pod ziemią, skoro mowa tutaj o szybach kopalnianych, no to wydaje się, że powinniśmy szukać w samej kopalni. No dobrze, czy znajdziemy? Do tego przekonamy się już w następnym odcinku, na który tradycyjnie serdecznie Was zapraszam. Na dzisiaj tyle. W tym miejscu się zatrzymujemy, więc dziękuję za obejrzenie odcinka, za wszystkie łapki w górę i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Hej, hej.